otworzyłam szeroko oczy i uchyliłam usta. Czy ja się przesłyszałam? Słucham? Ten zamach był zaplanowany. Nie wierzę. Wydusiłam, wstając z łóżka. Po prostu nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że sam wydałeś rozkaz, by cię postrzelili? Tak. Odsunęłam się od niego. Nie no, to jest jakaś farsa. Przecież on jest nienormalny. Nie. To za dużo jak dla mnie. Ale nie rozumiesz, dlaczego to zrobiłem. No masz rację, nie rozumiem. Raczej nie próbuj mi tego tłumaczyć, bo nie zrozumiem. Wysłuchaj mnie! Krzyknął, zasłaniając mi drzwi. Nie wypuszczę cię, dopóki wszystkiego ci nie wyjaśnię. Zrobiłem to dla ciebie! Puściłam klamkę, na której zaciskałam palce. Już zupełnie mu rozum odjęło. Jak to dla mnie? Byłaś w depresji, pamiętasz? Zaczął się tłumaczyć nerwowo jak małe dziecko. Nie było z tobą żadnego kontaktu. Nie chciałaś z nikim rozmawiać. Odwróciłaś się od Osmana. Ode mnie. Wtedy zrozumiałem, jaka jesteś dla mnie ważna. Wiedziałem, że muszę zrobić coś, żebyś się opamiętała. Coś, co sprawi, że zaczniesz znów normalnie żyć. Coś, co tobą wstrząśnie. Gapiłam się na niego i nie dowierzałam. Chyba śnię. Powiedz, że żartujesz. Wyszeptałam. Błagam, powiedz, że to żart. Wszystko dokładnie obmyśliłem. Kontynuował, jakby nie dosłyszał moich słów. Rozmawiałem z jednym z medyków, a potem z Selimę Magą. To miał być niegroźny postrzał w ramię. Wcześniej wziąłem lek, który miał pozorować gorączkę. Czekałem tylko na odpowiedni moment. Trwałoby to raptem jeden dzień, a potem bym wyzdrowiał. Nie przewidziałem tylko jednego, że ktoś może zatruć strzałę. Teraz rozumiesz? Patrzyłam na jego wyczekującą, pełną nadziei twarz. Zaczekaj, uporządkujmy. Powiedziałam spokojnie. Nie mogłeś patrzeć na moją depresję? W związku z czym postanowiłeś coś zrobić? Ryzykowałeś własne życie? Tylko po to, bym otrząsnęła się z traumy. Tak? Bajazet kiwnął głową. Idiota! Sułtan otworzył szeroko oczy. Idiota! Powtórzyłam. Kompletny idiota! Co trzeba mieć w głowie, by świadomie z własnej woli wydać rozkaz, aby cię postrzelić? Mało tego, wydać ten rozkaz, mając świadomość, że jest się najpotężniejszym władcą tego świata, a jedyny następca tronu jest niemowlakiem. Czy ty w ogóle masz rozum? Sułtan Konadire. Powiedział zszokowany sułtan. Chyba zapominasz, do kogo się zwracasz. Doskonale pamiętam! Wrzasnęłam, patrząc mu prosto w oczy. Zwracam się do najbardziej zidiociałego władcy, jakiego widział świat. Kretyna! Chciałeś mi pomóc? Żebym się otrząsnęła? No to rzeczywiście. Udało ci się. Bardzo się otrząsnęłam. Na amen. Nadire, dla mnie? Zrobiłeś to dla mnie? Gdyby ci na mnie zależało, zastanowiłbyś się choć przez chwilę, co będę wtedy czuła. Posłuchaj, mało nie umarłam po tym, jak zobaczyłam cię z tą wywłoką. Potem straciłam naszą córkę, żeby w końcu zobaczyć, jak do ciebie strzelają. Ile można? Wiesz, co przeżywałam? Każdego dnia modliłam się do Boga, byś wyzdrowiał. Co bym zrobiła, gdyby ciebie zabrakło? Co by się stało ze mną i Osmanem? Jak miałabym bez ciebie żyć? Ledwie łapałam oddech. Tak długo czekałam, by wykrzyczeć mu to prosto w twarz. Cierpiałam. Cierpiałam jak jasna cholera, ale właśnie dlatego, że go kocham. Bajazet był wstrząśnięty tym, co usłyszał. Chyba nikt nigdy w życiu nie odezwał się do niego w taki sposób. Czyli nie przestałaś mnie kochać. Wyszeptał, podchodząc do mnie, by mnie przytulić. Wybaczyłaś mi. Nienawidzę cię! Wrzasnęłam i zaczęłam mu się wyrywać. Nienawidzę! Wszystko, co mnie spotkało, miało związek z tobą. Gdyby wtedy nie pan... Nie dał mi dokończyć, bo zamknął mi usta pocałunkiem. Na początku nie wiedziałam, co się dzieje. Przecież od tak dawna tego nie robił. Poczułam to, co kilka lat temu. Tak jak w tę pierwszą wspólnie spędzoną noc.
Tak bardzo za nim tęskniłam. Kochałam go najbardziej na świecie. Nie potrafiłabym bez niego żyć. Czułam, że jemu też mnie brakowało. Całował mnie tak namiętnie. Odeszliśmy w stronę łoża. Bajazyt zrzucił koronę, którą miałam na głowie. Zdjęłam z niego wierzchnią szatę. Objął mnie mocno i położył na aksamitnej pościeli. Nagle usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Oderwaliśmy się od siebie zaskoczeni. Akurat teraz! Zabiję tego, co stoi za drzwiami! Pukanie stawało się coraz bardziej natarczywe. Wejść! Krzyknął niezadowolony Bajazet. Do komnaty wpadł zdyszany Tukur. Nie no, przysięgam, że mu coś zrobię. Lepiej, żeby miał ważny powód. Nkiarem? Skłonił się. Sułtanem? Tukuraga. Zwrócił się do niego sułtan. Mam nadzieję, że to naprawdę coś ważnego. Panie, Gilruchatun rodzi. Akcja porodowa była już mocno zaawansowana, ale dziecko nie bardzo chciało przyjść na świat. Nefeso! Nefeso Atum! Daliście znać sułtanowi? Nie myśl teraz o tym, mówiła medyczka. Przyj! Pytam, czy daliście mu znać! Oczywiście, wtrąciła się Majsun, która weszła do lecznicy. Tukur już po niego popędził. No i co? Przyjdzie? No pewnie. Powiedział, że już pędzi, żeby odebrać poród. Nawet przetnie pępowinę. Gilur była w takim amoku, że przez chwilę jej uwierzyła. Zastanów się przez chwilę, co ty gadasz, zaśmiała się Kalfa. Nie czekał nawet pod drzwiami, kiedy rodziła sułtanka Nadire, a przybiegnie do ciebie w środku nocy. Zmądrzej w końcu, będziesz matką. Ale do sułtanki Nadire chyba po prostu nie zdążył, zauważyła Fatma Hatun, która trzymała rodzącą za rękę. Tak to by pewnie stał pod drzwiami. Niech ci język kokiem stanie, Fatma! Umieram! Gilruch tak się darła, że postawiła na nogi cały pałac. Wszyscy biegali w popłochu. Hatun? Zapytała zaspana Gefher, wychodząc ze swojej komnaty. Co się dzieje? Poród się zaczął, pani, odpowiedziała dziewczyna. Rozumiem. Powinnam była się domyślić. Nareszcie nadszedł ten czas, Deria. To będzie dla Nadire największy cios. Sułtanka Ciczek ubierała się szybko w jedną ze swoich najwytworniejszych sukni. Obyś miała rację, pani, powiedziała służąca, która sama była jeszcze w koszuli nocnej. Na pewno, zapewniała Zielone Oka. Czuję, że będziemy dziś w nocy witać nowego księcia. Teraz dopiero się zacznie, jęknęła sułtanka Ayla, przeciągając się. Aż boję się myśleć. Skoro tak mówisz, pani, powiedziała Arefa Hatun, która czesała jej włosy. Tak właśnie mówię. Zobaczysz, co tu się będzie działo, jeśli urodzi się chłopiec. Po chwili otworzyły się drzwi i weszła sułtanka Analia. Ayla, możesz mi wytłumaczyć, dlaczego w całym pałacu słychać dźwięki zażenanego zwierzęcia? Nie wiesz, sułtana? Spytała Ayla, powstrzymując śmiech. Gilruch Hatun rodzi. No dobrze, powiedziałam, prychnęła staruszka. Większa koza sprowadza na świat mniejszy. Tymczasem wróciłam do swojej komnaty. Ta koza nawet rodzić musiała w najmniej odpowiednim momencie. Co najmniej jakby wiedziała, że akurat wtedy byłam z sułtanem. Złożyłam ręce do modlitwy i chodziłam w kółko. Pani, nie denerwuj się, prosiła Melek. To nic nie da. Usiądź, proszę. Nie słuchałam jej. Serce mi biło jak szalone. Boże, błagam. Spraw, aby to była dziewczynka. Pani, może się przebierzesz? Zaproponowała Razie. Będzie ci wygodniej. Po co? Niech wiedzą, że nasza sułtanka była w alkowie. Zakrzyczała ją Melek. Niech tej kozie skoczy ciśnienie. Zaraz mnie skoczy ciśnienie. Wycedziłam przez zęby. A raczej już skoczyło. Przecież ja tu nie wytrzymam. Asme, idź tam. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Melek, daj mi Osmana. Blondynka skłoniła się i wybiegła z komnaty.
Nie było jej może z 10 minut i znów wpadła jak burza. No i co? Spytałam, podrywając się gwałtownie. Mów! Sutan! Zawołała szczęśliwa Asna. Gliru Hatun urodziła córkę! Allahem szukur! Zawołałam, wznosząc ręce do nieba. Dzięki ci, wielki Boże! Moje służące również nie posiadały się z radości. Ściskały się wszystkie i śmiały serdecznie. Niech ta koza jeszcze raz stanie ci na drodze, pani. Wypięła dumnie pierś Melek. Wtedy będzie miała ze mną do czynienia. Wiecie, zwróciłam się do dziewcząt. W moich stronach jest takie powiedzenie. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Lepiej, żeby nasza kózka usiadła w końcu w jednym miejscu i nikomu już nie podskakiwała. Idę ją zobaczyć. W lecznicy Gilruch leżała na łóżku kompletnie wykończona. Nie dość, że niemal przypłaciła poród własnym życiem, to jeszcze urodziła dziewczynkę. Co ona powie sułtanowi? Destur! Sultan Bayazid Han Hazretleri! Dziewczyna podniosła się na tyle, na ile pozwalały jej siły. Imkiaram? Powiedziała słabym głosem. Gülruh. Zwrócił się do niej Bayazid z lekkim uśmiechem. Jak się czujesz? Jest wykończona, panie. Przyszła jej z pomocą medyczka, która trzymała zawiniątko z noworodkiem. To był trudny poród. Ale nic jej nie będzie. Nie ma powodów do obaw. Gülruh Hatun i twoja córka mają się dobrze. Sułtan spojrzał na dziewczynę, która spłonęła rumieńcem. Czuła wstyd, że dała mu córkę. Medyczka podała dziecko mężczyźnie. Po chwili do komnaty weszły Gülbahar, Analia i Gefherhan. Bayazid, zwróciła się Walide do syna. Mam kolejnego wnuka? Znów zostałaś babcią. Taką prawdziwą, z krwi i kości, zaśmiał się sułtan. Masz wnuczkę. Kobiety odetchnęły z ulgą. Tak naprawdę wszystkie miały nadzieję, że na świat przyjdzie dziewczynka. Analia dość ostentacyjnie zwróciła oczy ku górze. Do komnaty weszły Cziczek i Ayla. Inkiarem? Bayazid uśmiechnął się w ich stronę i rozejrzał po komnacie. Szukał mnie wzrokiem i po chwili odnalazł. Wchodziłam właśnie do pokoju z dumnym wyrazem twarzy. Nie mogłam się powstrzymać, by nie posłać Gülruh triumfalnego spojrzenia. Nadire? Przywitała mnie Cziczek. Widzisz, niepotrzebnie się martwiłaś. Uśmiechnęłam się promiennie do matki Dżema i spojrzałam na Bayazyda. Zaczął się modlić nad dziewczynką. Miała bardzo ładną buzię. Była podobna do matki. Co by nie mówić, Gülruh była piękną kobietą. Seninadun Kamersiach. Seninadun Kamersiach. Seninadun Kamersiach. Powtórzył trzykrotnie i podał dziecko Gülruh. Kamersiach. Pani Księżycy. Piękne imię nadałeś swojej córce, Bayazycie. Naprawdę piękne. Ciekawe, jakbyś nazwał naszą. Przysięgam tobie i sobie, że ja też wydam jeszcze na świat taką niewinną istotkę. Przysięgam. Rano wszyscy już wiedzieli, że urodziła się mała sułtanka. Czułam, że sercem są przy mnie, choć nie okazywali tego otwarcie. Wszyscy, łącznie z niewolnicami oraz kuchcikami, wspierali mnie i Osmana. Chciałaś mnie widzieć, matko. Przywitał ją Bayazid, całując jej rękę. Witaj, synu, uśmiechnęła się Gülbahar. Chciałam ci jeszcze raz powinszować. Masz piękną córkę. To prawda, jest urocza. No właśnie. Ta mała sułtanka urodziła się tutaj i ma prawo mieszkać tu wraz ze swoją matką. Oczywiście, potwierdził nieco zdziwiony sułtan. Tak właśnie będzie. Mam nadzieję, nie widzę innej możliwości, powiedziała matka. Jednak, jak wszyscy wiemy, nie jest to twoja jedyna córka. Sułtan cofnął się zaskoczony. Nie mieliśmy czasu, żeby o tym porozmawiać,
ale uważam, że to najwyższy czas. Czas na co, matko? Na to, aby sprowadzić do stolicy twoją córkę i jej matkę, powiedziała pewnie Gilbahar. Nie możesz jej tak traktować. To twoje dziecko. Krew z twojej krwi. Do tego krew Osmanów. Kiedy ta dziewczynka dorośnie, będzie miała niesamowitą władzę. To córka samego sułtana. Naprawdę uważasz, że powinienem sprowadzić tu Safiję i Shirin? Nie uważam. Jestem tego pewna. Tydzień później. Był późny wieczór. Sułtanka Gefgherhan szła do ogrodu, by spotkać się z Mesihem Paszem. Bała się trochę, gdyż ostatnio prawie przyłapała ich Amira Hatun, ale postanowiła zaryzykować. Ujrzała go z daleka. Wyglądał tak dostojnie. Sułtanem? Skłonił się przed nim. Myślałem, że już nie przyjdziesz. Mesih? Uśmiechnęła się blondynka. Wybacz, musiałam posiedzieć chwilę ze swoją bratanicą. Winczuję pani. Znów zostałaś ciocią. Racja. Taką prawdziwą. Ale nie mogłam się od niej oderwać. Jest taka piękna. Jeżeli w przyszłości będzie choć odrobinę podobna do ciebie, to z pewnością złamie wiele serc. Gefher zarumieniła się. Czuła się przy nim taka szczęśliwa. Nie wyobrażała sobie, że mogliby się rozstać. Spotykali się potajemnie już od kilku tygodni. Przez ten czas zakochiwała się w nim coraz bardziej. Nie tylko ze względu na jego wygląd, choć uważała go za najprzystojniejszego mężczyznę na świecie. Wiedziała, że jest bardzo mądry i przede wszystkim oddany sułtanowi. Sułtan wyrwał ją z rozmyślań. Tak? Mam coś dla ciebie. Uśmiechnął się i zaczął szukać czegoś w swoim płaszczu. Znalazłem ją dziś rano w ogrodzie. Była całkiem przemarznięta. Dziewczyna patrzyła na niego z ciekawością. Aż klasnęła w dłonie jak małe dziecko, kiedy pasza wyciągnął ze swojej szaty wiewiórkę. Jaka śliczna! Zawołała. Chodź, malutka! Gefher wzięła zwierzątko na ręce. Na początku troszeczkę się trzęsło, ale po chwili nabrało zaufania. Blondynka głaskała je delikatnie. Mężczyzna patrzył z rozbawieniem, jak jego ukochana cieszy się z tego drobnego prezentu. Była jeszcze taka młodziutka, a jednocześnie odpowiedzialna i dojrzała. Dziękuję, wyszeptała ze szczęściem w oczach. Dziękuję. Postanowiłam trochę odpocząć w hamamie. Odkąd przybyłam do Seraju, długa kąpiel była dla mnie zawsze ukojeniem. Towarzyszyła mi Asma. Gawędziłyśmy sobie o czymś, gdy nagle usłyszałyśmy dziecięcy płacz. Zorientowałam się, że przechodzimy obok komnaty Gilru. Właściwie sułtanki Gilru. Dopięła swego. Co tu się dzieje? Spytałam, wchodząc do komnaty. Dlaczego sułtanka tak głośno płacze? Sułtan? Skłoniła się Fatma Hatun, która trzymała dziecko. Nie możemy jej uspokoić. Gdzie jest jej matka? Spytałam z oburzeniem. U medyczki. My się nią zajmujemy. Daj mi ją. Asme, Fatma i jeszcze jedna służąca spojrzały na mnie zaskoczone. Niemowlę jednak zanosiło się takim płaczem, że dziewczyna oddała mi je z ulgą. Kamerszach, szepnęłam uśmiechając się do dziewczynki. Malutka, nie płacz już. Kołysałam ją w ramionach. Ku zdziwieniu wszystkich, dziewczynka po chwili uspokoiła się. Patrzyła na mnie swoimi pięknymi oczami. Machała rączką w moją stronę. Brawo, pani! Pokręciła głową z uznaniem Asma. No i po co było tak płakać? Uśmiechałam się do malutki. Już dobrze. Kamerszach przekręciła główkę i jakby przyglądała mi się z zainteresowaniem. Zupełnie zapomniałam o rzeczywistości. Patrzyłam na nią z zachwytem. Nagle oczy zaszły mi łzami. Przypomniała mi się moja córeczka. Moja malutka Merie.
Gdyby nie wydarzyła się ta straszna tragedia, też mogłabym ją tak tulić. Patrzeć, jak rośnie z dnia na dzień. Zmienia się. Staje się coraz piękniejsza. Sutano? Podeszła do mnie przestraszona Asma. Co ci jest? Podniosłam głowę. Moja służąca była w szoku, gdy zobaczyła moje zapłakane oczy. Pani! Próbowałam się jakoś uspokoić, ale to było silniejsze ode mnie. Sutan? Skłoniły się dziewczęta przed Gülruch, która weszła do komnaty. Sultanko Nadire? Zwróciła się do mnie dziewczyna. Co ty tu robisz? Twoje służące nie mogły uspokoić sułtanki. Powiedziałam łamiącym się głosem i podeszłam do niej. Doceń to, co masz. Popatrzyłam jej prosto w oczy. Oddałam jej córkę i wyszłam z komnaty. Nie mogłam złapać tchu. Zrobiło mi się duszno. Oparłam się o ścianę, żeby nie upaść. Nadire sultanem, nie odu! Pani, wstań proszę! Prosiła Asmę, która była bezsilna. Wstań! Sułtanka Gülruch stała oszołomiona. Trzymała w ramionach swoją córkę, która wpatrywała się w matkę. O co chodziło Nadire? Spytała siadając na łóżku. Dlaczego trzymała kamerszach? Sułtanka kamerszach bardzo płakała, pani, tłumaczyła się Fatma. Sułtanka Nadira przechodziła obok i ją usłyszała. Gdy tylko wzięła ją na ręce, mała uspokoiła się. Więc dlaczego, jak wychodziła, miała twarz mokrą od łez? Myślę, że przypomniała jej się tragedia z utratą dziecka, pani. Odezwała się w końcu szatynka o kościstej twarzy. Długo jeszcze będzie cierpiała z powodu tej traumy. Asmę w końcu udało się doprowadzić mnie do porządku. Uspokoiłam się trochę. Szłam wolno, niemal snując się jak cień. Blondynka niejako asekurowała mnie z tyłu, gdybym nagle upadła. Szczerze, niewiele brakowało. Patun! Usłyszałam za sobą niski kobiecy głos. Nawet się nie zatrzymałam. Patun, głucha jesteś? Krzyknęła mi niemal do ucha kobieta, która do mnie podeszła. Daj znać, komu trzeba, że już jesteśmy. Podniosłam głowę. Nie dowierzałam własnym uszom. No i czego tu jeszcze stoisz? Skąd się biorą takie niemoty? Nie no, po prostu zaraz mnie krew zaleje. Mówisz do mnie? Spytałam, siląc się na spokój. A widzisz tu jeszcze kogoś innego? Odburknęła. Jak śmiesz mówić do mnie w ten sposób? Wycedziłam przez zęby i powstrzymałam się, by jej nie uderzyć. Co ty sobie wyobrażasz? Wystarczy. Odezwała się w końcu wyniośle szatynka, która stała do tej pory z boku. Nie wtrącaj się, warknęłam w jej stronę. To nie twoja sprawa. Uważaj, powiedziała groźnie kobieta i chwyciła mnie mocno za ramię. Stoi przed tobą sułtanka Shirin. Faworyta sułtana. Matka jego dziecka. A ty, Hatun? Kim ty jesteś? Ja... Zamarłam. Więc... To ona? Miała przecież przyjechać w przyszłym tygodniu. Poczułam zbierającą się we mnie wściekłość i oburzenie. Ben, sułtan Bayezid Birkadyn. Powiedziałam z dumą, podnosząc wysoko głowę i patrząc jej prosto w oczy. Ben Sheikhzade Osmanem Anneyn. Ben Nadire Sultan.